Jeden do jednego. Szósta minuta. No i zobaczymy. 14 minut do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Vanat. Dwóch zawodników na zmianę ma Rafmix. 4 Coco Studio. A tam już spokojnie z tyłu zawodnicy Eurodrup Toruń. Zawodnicy SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszczy jeszcze na trybunach, jeszcze spokojnie oglądają pierwszą połowę tego spotkania. Baranowski. Vanat, ależ błąd Marcina Vanata. Vanat. Podłącza się Podolski, no ale dobrze Konwiński wybija futbolówkę. No jest potrzebna chwila przerwy. Konwiński leży na placu gry. Czas zatrzymany. Potrzebna jest pomoc medyczna dla Konwińskiego. Zużydło ustawił sobie piłkę do tego rzutu wolnego. Mocny strzał Marcina, Zużydło niecelny. Już Zużydło musiał szybko wrócić do obrony jak najszybciej, ponieważ Rafmix ruszył z piłką do przodu.
Paweł Kanik przepięknym rajdem zdobywa drugą bramkę dla drużyny Coco Studio. PL Coco Studio prowadzi 2-1 z drużyną RAF Mix Stawić Świecie. Mamy za chwilę pojawi się tutaj obraz ponownie. Proszę się chwilę uzbroić w cierpliwość. Niestety, no musimy więcej walczyć ze sprzętem, ponieważ nie tylko to ma taką małą awarię, możemy powiedzieć. No, nam trochę tutaj dzisiaj internet szaleje, no i zamiast skupić się na komentowaniu meczu, muszę skupić się na właśnie tym internecie, za co serdecznie Państwa przepraszam. 14 minuta, 2-1. Świetlik. Cztery i pół minuty. Za chwilę. Pierwsza połowa się zakończy, no i będziemy czekali na drugie. 20 minut. Które zapowiada się naprawdę niezwykle ciekawie. Myślę, że obydwie drużyny tworzą nam widowisko takie, jakie byśmy chcieli oglądać. Przepiękne akcje i z jednej, i z drugiej strony. Dobra dramaturgia tego spotkania. Jaszczerski. Mamy faul. No i jest to szóste przewinienie na RAF Mixu Stalwitu Świecie, a więc przedłużony rzut karny dla Coco Studio. Potężna bomba Marcina Zużydło. Świetlik ustawia tam z tego rzutu różnego, no i teraz tak na raty łapie Świetlik. Długa piłka do Rogurza. Mamy rzut rożny.
Konwiński. Bez faulu. Jeszcze kolejna próba, no i będzie jeszcze jeden rzut rożny. Musi uważać drużyna. Na te faule, no a my mamy bramkę. Mamy bramkę dla ekipy Rafmix Stal Wiedźmiecie. A tą bramkę zdobywa zawodnik z numerem 14 na niebieskiej koszulce. Jest to oczywiście Rafał Baranowski, no i jeszcze szybciutko. Zobaczymy powtóreczkę. Piłka tak odegrana do Baranowskiego. Dwójkowa akcja zwana, no i pięknie w samo okienko Rafał Baranowski. 2 minuty do końca pierwszej połowy. Po 2, no i teraz rusza Jankowski za mocno do Konwińskiego. Dobrze teraz powrócił Jankowski. No i było blisko. Oj, było bardzo blisko. Teraz no, mogą trochę odetchnąć z ulgą zawodnicy. Ze Świecia. Przepraszam, z Bydgoszczy oczywiście. No i bardzo mocno, niecelnie, ale jeszcze nie próbuje drużyna kokostudio.pl. No ciężko mi się przyzwyczaić do tej nowej nazwy. Podolski. Kolejny przechwyt piłki. No i Świetlik w ostatniej chwili. Koniec pierwszej połowy. Do przerwy 2-2.
Druga połowa spotkania, wynik 2-2. No i niezwykle ciekawe i interesująca ostatnia część spotkania, który był przedstawiany jako hit dnia. Pojedynek Rafmix Stalwit w świecie kokostudio.pl. No i chcielibyśmy oczywiście jeszcze zaprosić Państwa na jutrzejsze transmisje. Jutro zaczynamy od 14:30. No i szybciutko, jakie mecze będą pokazywane na żywo, już Państwu mówimy. Ultimate Team Bydgoszcz Kappa Team, Hurtownia Budowlana Gesta, Wojownik Wapcz, Acropol Team kontra Oazo Smaku, Kokostudio.pl, Grudziądz Team, Skoda BS Auto Grudziądz, SPX FT MDD, WSG Bydgoszcz, Rafting Stalwit w świecie, WSG, Twoja Szkoła Grudziądz. Tymczasem broni świetnie Świetlik. No i wiemy już także, co pokażemy za tydzień. Za tydzień wiele, wiele spotkań. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zaczynamy w piątek. Już w piątek, godzina 20:10. Pierwsza Liga Unisław Team Grudziądz Team. Później 20:55. Druga Liga Unisław Friends TV Projekt. Sobota, godzina 15:00, Unisław Team Eurodruptor Unii, LB Unisław Friends, godzina 16:00, godzina 17:00, Rafmix Stalwit w świecie Grudziądz Team, 17:50 bez Skoda Auto Grudziądz Eurodruptor Unii, 19:00 Derby Bydgoszczy, to na najwyższym szczeblu w Pucharze Ligi, kokostudio.pl, SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. A więc od godziny 15 do 25 spotkań. No i w niedzielę Oaza Smaku Gesta, Acropol Kappa Team, WSD Ultimate Team Bydgoszcz, Rafmix Stalwit w świecie, Unisław Team. 11 spotkań. To przygotowaliśmy dla Państwa za tydzień. Więc będzie naprawdę niezwykle ciekawie i interesująco. No i mamy bramkę dla Rafmixu Stalwitu w świecie. Trzecia bramka, pierwszy raz Rafmix wychodzi na prowadzenie, to za sprawą Marcina Vanata, zawodnika z numerem 10. Dobrze Vanat zmylił obronę. No i obok bramkarza. Zawodnicy ekipy Storunia już przygotowani. Także, no nie, jeszcze nie widzę zawodników z Bydgoszczy.
No i ależ. Potężna bomba wysoko nad bramką. Zobaczymy, czy Rafinx poczuje teraz ten wiatr w żagle. Bo on jest tutaj niezwykle ważny. Poczuł! Ale oczywiście poczuła drużyna Coco Studio. PL, przepraszam Państwa, oczywiście za przejęzyczenie, czy chciałem powiedzieć, czy Coco Studio po tych atakach poczuje wiatr w żagle. Przepraszam Państwa bardzo serdecznie. 3-3. Ładna dwójkowa akcja. No i Marcin zużył, ale tutaj już szybciutko wracaliśmy, bo świetnik był po raz kolejny w opałach. Jest okazja do szybkiej kontry. Rogusz. Strzał niecelny. No i może teraz Baranowski. Faul. Oczywiście to był faul. Faulował Paweł Kanik. No i Rogusz niecelnie. Kanik, no i jeszcze próbował tam dobić tam piłkę jeden z zawodników, ale to się nie udało. Baranowski. No i szukają tam tego mocnego uderzenia. Zawodnicy Rafinxu stali tu świecie. Kolejna okazja,
No i Raczkowski. Naprawdę. Raczkowski robi tutaj kolejny strzał od tego zawodnika. Robi naprawdę dobrą robotę Mariusz Raczkowski. No ale naprawdę w kapitalnej dyspozycji. Bramkarz ekipy Kokostudio.pl. Wiele dobrych interwencji w dniu dzisiejszym tego zawodnika. Oddał tu Kokostudio Damian Jaszczerski. Damiana nie było na tym pierwszym meczu, na tym pojedynku o puchar Halowej Ligi Piłki Nożnej Staleksliga z drużyną Oasis Mako. Teraz debiutuje w tym sezonie. Podolski faulowany. Raczkowski. Dla kogo piłka? Piłka dla drużyny ze Świecia. Jak na razie coraz to ciekawsze widowisko serwują nam tutaj zawodnicy jednej i drugiej drużyny, ale już teraz było blisko. Było bardzo blisko. No a my mamy bramkę dla Kokostudio.pl. I Damian Jaszczerski, o ile dobrze, Damian Jaszczerski, tak jest strzelcem tej bramki na 4-3. Rogus, zabrana mu ta piłka, Jasik, czeka Raczkowski. Raczkowski, jego strzał zablokowany. Raczkowski, przepraszam, to Jasik do Vanata, no i broni bramkarz ekipy z Bydgoszczy, Raczkowski. 4-3, 3,5 minuty do końca. Banat. Rogusz niedokładnie. Próbuje zużyć dło.
Zużydło kiedyś grał w tej drużynie. Teraz. Już. Po drugiej stronie barykady. Od początku, kiedy drużyna z Bydgoszczy pojawiła się jako pierwsza drużyna z Bydgoszczy w Staleklidze. Co wtedy było wielkim sukcesem i radością organizatorów. No to tak teraz. Ta drużyna jest niezwykle doświadczona i walczy o najwyższe cele w Staleklidze. Kanik. Piłka dla ekipy ze Świecia. Podolski. Dwie minuty, niecałe dwie minuty. Jasik. Vanat. Faul. Jest to piąty faul Coco Studio. A więc Coco Studio będzie musiał grać teraz. No, niezwykle ostrożnie, nawet mógłbym to powiedzieć. Ponieważ no tutaj przedłużony rzut karny może być gol, no ale tego gola zdobywa teraz Podolski. Wielka gwiazda Staleklidy sprzed dwóch lat wraca na halę widowiskowo-sportową Świeciu, no i zdobywa arcyważnego gola dla Rafmixu Stalwitu Świecie. Raczkowski! Ależ bomba! No, zasłużone brawa teraz dla Mariusza Raczkowskiego. Bo zrobił to naprawdę genialnie. O przerwie prosi drużyna Coco Studio, no ale ta bomba Raczkowskiego naprawdę piękna. No i wracamy do tego spotkania po tej przerwie. Przerwie dla drużyny Coco Studio PL, która prowadziła, no i nagle już przegrywa w bardzo szybki sposób z drużyną Rafnik Stalwit Świecie. Prowadzili zawodnicy z Bydgoszczy 4-3. Przegrywają 5-3. 5-4 oczywiście. Wycofany bramkarz. Pojawił się Jankowski. Zużydło, ależ nie zrozumieli się teraz zawodnicy z Bydgoszczy. Jeszcze raz rozpocznie drużyna z Bydgoszczy. Piłka na Podolskiego, ale jest Zużydło. Jankowski. Jankowski pokazał, że potrafi. Jankowski, 30 sekund.
Zużydło. Nie ma już na co czekać teraz Jankowski. Może teraz zużydło. Sędzia pokazuje, gramy dalej, no ale zamieszanie. I to jest żółta kartka dla Baranowskiego. Nie, przepraszam, dla Podolskiego. Podolski czy Baranowski? Baranowski ukarany żółtą kartką. 15 sekund z przewagą dwóch zawodników. Ależ nie zrozumiał się Konwiński ze Jankowskim w tej sytuacji. Na rzut rożny wybija świetlik. 5 sekund. Jeszcze jeden stały fragment gry. No i jeszcze będzie jeden stały fragment gry, czy też nie? Nie, rozpocznie świetlik i to będzie koniec tego spotkania. Koniec meczu. RAF Mix Stalwit wygrywa z Koko Studio 5-4.